przestać ognia. Atakują szelmy. Chłopcy, naboi mamy mało. Nie wolno nam zmarnować ani jednej kuli. Poczekamy, aż podejdą bliżej. Ty! Ognia! Widzą, że chłopy bez głowy celują do czapki. Serdzie boskie oszczędzajcie. Nie trzeba. Tu się dłużej nie utrzymamy. Trzeba to doręczyć dyktatorowi. Od tego zależy los tysięcy. Zrozumieliście? Rozkaz, komendancie. Wyście paru ludzi na kon i przedrzeć się za wszelką cenę. Rozkaz. No. Głowa do góry. Rozkaz, komendancie.
Wiero, ale ci się nie chce, tylko byś żar drzewo i żar chód, choć jeden nam na masz, a jeszcze ci mało. Słuchajcie no. Nakładbym ja ci po pysku. Słuchajcie no, człowieku. Że pyska nie masz. Kogoj tu? Którędzie tu do rydzena? Chleba! Nie ma chleba! Wądź mnie zaraz! Wszyscy wyżarli. Chyba tylko pan starszy wróci. Na! Ożeraj i wądź! Pan przecież nie może iść tak dalej. Wodę. To trzeba będzie rozciąć. Nożyczki. Co? Nożyczki. Że co? Nożyczki. Aha. Wiedziałem, że się na ten skończy. No gdzież to nożyczki? Nożyczki. Mam ja takie pożyczki na wieczne nieoddanie. Mało ci. Niech tylko pan starszy wróci. Nożyczki. No. Bardzo dobrze. Ale na mnie już czas. Muszę iść.
co? Kto? Gdzie moja kurta? Kurta? Jest. Pewnie ukrył pan jej jakieś skarby. Zaraz pan mi uda. No, wszystko jest? Chwała Bogu. A teraz co chory będzie? Kaszka z mlekiem? Dziękuję, dziękuję. Nie będę pani więcej narażał. Na mnie już czas. Pan teraz nie pójdzie. Właśnie tak naraziłby pan i mnie i siebie. Wszystkich to powstanie zabrało. Tylko on jeden został. Jest tu ktoś jeszcze? W tym zamkniętym salonie. Kto taki? Nie mówiła pani. Widzi pan, w 30 roku mieszkało tu dwóch braci. Jedna do nich kochał się w pannie Sofii. Matka nie chciała absolutnie na tym małżeństwo zostać. Brat mi wtedy wybuchło po stanie i on posilić. A kiedy wrócił... Hrabia do niej pełni z dziwaczem. Kazał to przynosić kadzi i beczki z orzeń do salonu. Pewnego dnia zastrzelił się. I co dalej? I od tej chwili słychać po nocach najwyraźniej. Tak, buch, buch. To on bierze te beczki i ciska nim na podłogę. I pani w to wierzy. Będzie się tłumaczyć śmiało w ten sam usług. A pani słyszała. Ile razy? Pamiętam. Kiedyś? Co się stało, panienko? Ruskie jadro. Porozkradali, tak podjechał szukać. Koniszów. A może Guzaszów? A powstaniec gdzie? Jaki powstaniec? Tak. Tu nie ma żadnego powstańca. Rewizja. Hej, wy! Jeszcze ma pani czas, bo jak sam znajdę, powiesz jak psa. Buty stare, rusz się! Wasze wysoko błagarodzie, tego w domu znalazłem. Nie chciał iść. Ty kto? Wasze żrąka nie jedna raje. Już wszystko zeżarli w się jary. Pan major pyta się, kto ty taki. Czy to? Buraki? U nas nie ma buraku. To kucharz, on nie dosłyszy. Ludzie! Wróć!
Wybacz. Nie trzeba. Przynieś. Otwieraj. Nie otworzę. Otwieraj, bo... Nie otworzę. A czemuż to, kochanku? Nie chcesz nam tych drzwi otworzyć? Kocham. Bo tam pan hrabia Dominik siedzi. Aha. Powstaniec. Nie. Nie głoszę. Kto? Tam mieszka? Tak. No. Już my tego nieboszczyka dostaniemy w swoje ręce. Siato. Panie Majerze, proszę tam nie chodzić. On nie lubi, jak mi słowie zamówić. Jest. Wasze wysoko bogarodzie, znaleźliśmy ślady krwi. Co znaczą te ślady krwi? Znaczy, co to znaczy? Idziemy, panowie. Nie ruchać, panienko! Nie ruchać! Nie trza! Mogą wrócić! Ale on się tam może upuścił! Hej! Panie! Żyje! Koźma! Chciały ramić, ksiajuchy. Koźma! Spodziewała się pani, że się tak szybko spotkamy. Cóż, taki rozkaz?
Służba nie drużna. Proszę. Felicja! Ty tu! Ty tam! Czy jestem aresztowana? Nie. Cóż za laska. Podobacie mi się, ruscy ludzie. Dziewki i pownikiem do was lgną jak do miodu. A, to się. A tobie co do tego, stary grzybie? Szukać, szukać! Szukcie! To będzie szczęście! Ostatnia butelczyna starszego pana. Słuchlibyście ją. Ja wiem, co pani musi czuć do mnie. A czy to moja wina? Ja panią już raz widział tutaj. I odtąd zapomnieć nie mogę. Pani mi coś, widać, musiała zadać. Pani się gniewa. A czemu pani idzie wszędzie za mną jak cień? Ja oszalałem już z panią. Ja gotów dla pani rzucić wszystko. Dom, ojczyznę. Słyszy pan? Wszystko. Dla pani. Wszystko. Czemu pani płacze? Jakże ja was nienawidzę. Na miłość boską, kochany. Noga tak bardzo boli. Zaraz. Jezus Maria. Cóż? To tak każdy potrafi. Ja nie mam gdzie się. To tak bardzo łatwo sobie odejść. A ja nie mam po co. Czy panu nie wstyd tak mówić? Czy pan już nie ma żadnego celu w życiu? Ofiary. Miałem je dostarczyć dyktatorom. Dlaczego mi pan wcześniej tego nie powiedział? Może bym radę jakąś znalazła. Rozumiesz, życie tysięcy, a ja to w łóżku. Ja nie chcę więcej żyć. Nie. Szczepanie! Musimy natychmiast prowadzić doktora. A bo to mało jeszcze źle wsiajucha. Jeszcze mu doktora sprowadził. Konie trzeba wziąć ze wsi. Konie? Żeby się cała wieś wiedziała. Ej, puszczą cały dwór z dymem pachowi. Puszczą z dymem. Co robić? Wyrzucić tego wołkonia, panienko. Wyrzucić. Przestań. Jeżeli mi nie chcesz pomóc, sama sobie dam rady. Może by... Karcz mnie, panienko. Karcz. Musisz mi dać parę woli. Ja się boję. Czego przecież wrócę na drewnie? Ja nie mogę. Przecież oni leżą na nich. Na koniach? Nie, na kluczach od tajni. Nikt się o tym nie daje. Uwetną wędrą, to wędrą. A nikt nie będzie o tym wiedział? Nie, nikt. Niech panienka zaczeka. Jak ojciec uśnie, to ja przyniosę te klucze.
ziemi, starszy pan! Siema, stary! Starszy pan! Starszy pan! Gdzie ja? Starszy pan! Gdzie Mija? Nie ma w miasteczku. O tej porze? Co się stało? Co? Dlatego konia tam. Ale on tu pan. W wózku panienki se leży. A ty gdzieś był? A bom to mało gadał. Po nocy, po doktora. Mówię. Ja muszę się wiedzieć z panem doktorem. Pan to się śpi. Ja muszę zobaczyć, czy z panem doktorem tu chodzi o życie ludzkie. To jutro z rana. Nie. Zaraz, natychmiast. Coś za jeden. Badaj byle prawdę. Proszę tu zaczekać. Zaraz obudzę doktora. To są tak ciężkie, że aż panieńskiego łóżka trzeba było do opatrzenia. Chciałem iść, ale pan nagija. A. Jakie są te rany? Bo to ja, stary praktyk, na ranach się znam. Mogę uśmierzyć te bóle. Tak? Kule masz, kolega, w nocy. Wybacz mi, kolego. Ale przecie sam rozumiesz. Choć córka. Jedyna istota na świecie, jaką mam. Sam wiesz, jakie czasy. Pani, prawie gwałtem wcisnęła się do mojego mieszkania. O co chodzi? Bardzo przepraszam, panie doktorze, że o tak późnej porze. Ale musi pan ze mną natychmiast jechać do ciężko chorego. Teraz w nocy, a cóż tam też? Staniec? Nie pojadę. Sam jestem patriotą. Czuję te rzeczy może nawet daleko głębiej niż ktokolwiek inny, ale nie pojadę. Rozumie pani? Panie doktorze. Proszę, proszę, niech pani wstanie, bo wyjdzie. Pani zapewne kocha tego chłopca. Musiałam go ratować. A dlaczego stoję go w leśnym tysiącu? Śmiałam chronić, gdy przyszedł ranny. Stańcy, targnęli się na mocarstwo. Chłystki! Chodźmy, panie doktorze. Ale chcę mnie zgubić. Nie dyskam bez pana. Nic lepsze. To już chyba będzie za 2 godziny, jak jej nie ma. Słuchaj, no. Wiesz, o co chcę spytać? Wiem. Więc jak? Widzimy się, że jej nie tkną. Ale wsiakrę prawdę. O, upilnuję to zdrowuchę, gdyby się umówili. Szczepan, imię mi tego dziecka. Ja... Tatku! Tatku! Dziecko, malinka moja, Staszku. Tyle czasu wyglądałam, czekałam. Tyle samo akuratnie dziecko. Bez zabiegu. Jakbym zobaczył, że ta partia ciągnie w nasze strony, to aż mi zabiegło. Konia między nogi, haj, zapłoń się. Gdzieś ten chory? Chwileczkę, panie doktorze. Widzisz, tak, powstanie.
Proszę, panie doktorze. Proszę gorącej wody i trochę więcej światła. Pani tu jest niepotrzebna. Może ten służący. Łatwiej było wpakować tu jesieńciu, niż mu ją wydobyć. Jak to? Księciu. Tak nie wiedziałem. Z księciem Odrową, że spotkaliśmy się w dobrych znajomych. Szczepan odprowadził pana doktora. Żegnam. Wyszukaj mi jakąś koszulę. Przewdzieje się i zdrowie. Się wyższe, gdzie ma pan żywy czułany. Teraz tej mordy jej. Zrozumie pewnie świata. Byłby przynajmniej z pana jakiś taki pożytek. A tak? Tylko zmartwieni. Na pewno. Może by mnie jakiś konik uspudnął? Dopiero by to się różne księżniczki zapłaciły. Co ma wisieć? Nie utoń. Już pan swoje. Panna miła. Czy pani mu nic nie ma do powiedzenia? To już chyba może Stefan, bo wciąż narzeka, że stróżarni pustka. Taki gość nieoczekiwany i wydatki książę. Naczelnika. A kazali powiedzieć, że to coś bardzo ważnego. A wy z czym tu przychodzić? Pana Mija przysłała. To idę do tych niedołów. Rozkaz naczelnika. Człowiekowi nie umiera,
dziecka umierają. To jak dużo umierają. No to i co, że umierają? Jak to stary, to musi umrzeć. Na to nie ma rady. A panna Rybka młoda, to musi żyć. Młodzi u nas umierają. Zdrowi, najzdrowsi, idą do lasu i już nie wracają. A to czemu do lasu? Gdyby my z panną Rybką do lasu poszli, to jej głowy, my by nie umarli. Las jest pusty, a pan jest pusty. Pan wojenny nie ma po co do lasu pójść. Nie ma już. A tobie co do tego? Nie poznajesz? A nie, pan major. Weźmie pan widzi i oświcie będzie znowu. A z tym rannym, jaki pan? Zdrowy. Tak, dobrze. Z tym ostrożnie, żeby drodze nie skończył. Rozkaz. Ano, jest ono. Chcę, żebym przez siebie wisiał. Chcę się uprzedzić. Tak, od tego tyle może zarywać. Dziękuję, kolego. Panowie zdrożeni i głodni. Proszę. Ojciec przyjąłby panów lepiej, ale go nie ma. Był parę dni temu i znowu poszedł. Taki los. A co będzie, jeżeli wszyscy pójdą i nie wrócą? Kto za to będzie odpowiadał? Na kogo spadnie wina? To was kupali dwory, wybija rannych. Po co robicie to szaleństwo? No powstanie. Przecież nikt nie zwycięży tej dziczy kozackiej. Więc chcielibyście bez protestu mieć tę dzicz za wiecznego pana? Ale tyle męki, tyle krwi. Czy myślisz, panienko, że ja tego nie znam? Tu. W tej torbie są nazwiska tych, co gotowi każdej chwili na śmierć. Tu jest ukryte serce walczącej ojczyzny. Ciężkie to serce. Nieraz ugina się pod nim. Pan mi wybaczy. Masz szable! Braćko! Torba znaleźć się musi. Sprowadzić więcej chłopów ze wsi. Tych szukają. A nie. A to... Panna... Znalazła się? Uciekła. Trzeba ją odnaleźć.
Aha! Znalazł się tutaj szłupior. Ona cię tutaj schowała. Więc tak. Nie bądź tchórzem. Strzelaj. To byłaby za piękna śmierć dla ciebie. Będziesz wisiał. Nie lękała się pani wrócić? Czy pani wie, co panią czeka? Dlaczego pani wróci? Dla niego. Tak. Ja go ukryłem. On ciężko ranny. To moja wina. Proszę tylko mnie. Jeśli pan ma choć odrobinę serca. Ach tak. To pani kochanek? Więc aż tak go pani kocha. Czy nie widział pani nikt z moich żołnierzy? Nie. Gdzie się pani ukryje tam? Proszę o pominku jego życie. Od człowieka, który panią kocha. Torbę, którą rzucił do rzeki, nie udało nam się odnaleźć. Bardzo źle pan wykonał rozkaz, panie Rosyś. Bardzo źle. A ta dziewczyna, co go ukrywała? Uciekła. Ranny też uciekł? Tak. Drobiaz. Prosińcie, panie majorze. Potem pan nie meldował. Nie chciał mu opuszczać pułku. Czuję się zupełnie dobrze, panie majorze. Pojedzie pan na urlop, panie rotmistrzu. Co się stało? Do mnie. Gdzie? Tam, za mną. Nie ma nikogo. Pan nic nie słyszał? Dzieciństwo. Betki się polosy, a teraz nasiąkają wilgocią i trzaskają. Myślałem sobie na sali. Nie mogłem zasnąć. I ja? Od kiedy? Od chwili, gdym cię zobaczyła przed gankiem, jakiś szedł skrwawiony. Już wtedy wiedziałam. I ja? Walczyłam ze sobą, by ci nie dać poznać. Dlaczego? Lękałam się ojca, by się nie mścił na tobie. Ale ja wiem, on
by nie rozgrzeszył, gdyby wiedział, jak ja cię kocham. Drogi. Gdyby się dowiedział, że to Dominik pchnął mnie w twoje objęcia. Żeby nie straciła cię, jak on swą ukochaną. Nie. Drogi. Kochany. Nie upilnowałem, mówisz? A mnie, że nie upilnowałem. Ciebie musiałem pilnować, psiajucho. A bo to młody usłucha kiedy starego. Pilnuj i pilnuj. Niech no tylko starszy pan wróci. Już on was po wszystkich upilnuje. Rzeka przywiodła mnie do ciebie. Wierna rzeka. Wierniejsza niż ludzie. Wiesz, tak się bałam wtedy, kiedy on rzucił tę torbę do rzeki, aby jej nie wyłowili. Ale ona jej nie oddała. Wtedy zrozumiałam, że ludzie mogą zdradzić. Ale rzeka nie zdradzi. Chciałam cię o jedno prosić. Podaruj mi papuję z twojej rany. Po cóż chciałam? Kiedy odejdziesz, będę znowu sama. Zabiję mnie smut. Ależ miję. Ja wrócę. A wtedy nie rozstaniemy się więcej. O, twoja wybawczyni. Coś mi ona tu za często teraz przychodzi, od kiedy jesteś. To mi się wcale nie podoba. Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Wieczę, żeby tak siedział. Ludzie jeszcze podpatrzą. Ale to z nim nic ręki było. To jeszcze pana rzecz. On ma rację. Lepiej pójdę do domu. O, nie, 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 nie. Nareszcie muszę się nauczyć chodzić samodzielnie. Taka jestem szczęśliwa. Czy ty wiesz, co to mówić? Po co mówić, panienko? To przecież widać. Co widać? Że jak on tu jest, to panienka ze szczęścia ma łzy w oczach. Co ty wygadujesz? No, on też. Ale to wszystko dlatego, że pan kocha. Dziękuję. Witam pana. Któż to jest ta panna? To siostrzenica księżnej od Rowążowej. Od Rowążowej? Zdaje mi się, że znam jej syna.
Przedstawię pana. Będzie na pewno rada. Pozwolę sobie przedstawić księżnej pani jednego z naszych bohaterów. Rotmistrz Wiesnicy. Bardzo mi miło. Rotmistrz na syna pani. Do prawdy. Mój syn obecnie bawi za granicą. Pani prawdopodobnie bardzo by chciała zobaczyć syna, księżno. Tak. Znajdzie go pani w majątku niezdolu, w Kieleckiej. Jest ranny. Są panienko tu. Jak one maleńkie, jak myszy. Jakie śliczne, jakie malutkie. O, proszę panienko. Co będzie, gdy wróci? Gdy wróci, poproszę go, żeby mi dał ciebie. Moja rodzina. Książę. Prawda. Więc cóż, moja poddanka ma mi do powiedzenia. Proszę cię kochać, mój książę. Oddaję moją mitrę księżęcą w twoje kochane ręce. A gdy już będziesz moją, to jedziemy razem daleko, do Włoch. Do Włoch. Tam, gdzie takie cudowne niebo. Niebo. I morze, i mroki. Byłem tam kiedyś sam. A teraz będę z tobą. Czuję się tak szczęśliwa, że aż boję się, aby nie was nie pozazdrościć tego szczęścia. No. Może pan. Co pan? Widzisz? Potem ci to. Dlaczego potem? Nie będzie pochwalony. Na wieki. A ty skąd? Z daleka, od świętokrzyskich gór. Czy to panienka Rynicka? Ja do wielemożnej panienki. Ojca? Czytaj. Ciemno mi w oczach. Czytaj. W sercu mam wielki smutek, że nie dożyłem chwili, dla której oddaję życie. Wierzę, że ta chwila krewki się ma na mnie. Byś strzegła nade wszystko dobrego imienia swego, żebyś żyła i pracowała uczciwie. Żebyś strzegła dobrego imienia swego. Mija, żony moje, kochana. Mamo, syna!
mamy nie bogi. Bywały w zupie do nogi. Wyście, Szczepan? Słuchasz tutejszy? A niby kto? Ja sam. Właśnie wielmożna, pani księżniczko. Kucharz jestem. No za to, żeście mi syna ratowali. Żeście go na własnych plecach nosili. O, ciężki to był jucha. Dzisiaj ten ogier, kiedy go za stoły nosił. Widzicie mi, na co mu to przyszło. Żeby on, pan, z rodu książę, ukrywał się w ścianie. Porzucił wszystko, matkę, dom, żeby teraz się pozbiły dwa łoga. Tak, tak. Takiego synalka to ino kłonicą bez łeb, aby więc i nie stał księcha. Co wy mówicie, dobry człowieku? Co wy mówicie? Bóg wam zapłać. Bóg wam zapłać. Jezus Maria, same złote, same złote. On mi mówi, ty go kochasz i on ciebie kocha, prawda? Dziecko, mów mi całą prawdę. Obiecywał ci, że się z tobą ożeni. Tak jak z nim byłeś, nigdy z nikim. Dlaczego pani płacze? Ratowałeś mu życie. On ciebie kocha. Byliście ze sobą. Ja wszystko wiem. Muszę ci zadać ten cios. Zbliż się. Kochasz go. Więc musisz mi jeszcze w tym dopomóc, żebym go mogła wywieźć jak najprędzej z tego nieszczęsnego kraju. Wywiozę go do Włoch. Do Włoch. Tam wyzdrowieje, zapomni. Czy ja nie mogłabym się przydać na co w tej włoskiej podróży? Sama rozumiesz, że na to musiała być żoną Józefa. To jest niemożliwe. On jest odrodą. Przecież jego to kocham. Jeżeli go kochasz, to pomożesz mi go ratować. Zrozum, jestem matką. Ja też mam zostać matką. Co ty mówisz? Co ty mówisz, dziecko? Czy on wie o tym? No i cóż, mówiłyście ze sobą? Tak. Tak, Józefie. Twoja matka chce, żebyśmy się pobrali. Ale ja twoją żoną zostać nie mogę. Miju, co to ma znaczyć? Widzisz, zrozumiałam, że ty nie należysz ani do mnie, ani do twojej matki. Tylko do ojczyzny. Twoje miejsce tam. Przeklęte szaleństwo! Ty go do tego namawiasz?
Dlatego szaleństwa zginął mój ojciec. Dlatego szaleństwa został zarąbany tu nad rzeką najszlachetniejszy z ludzi. Ona ma... Więc chcesz, by cię wzięto do więzienia, by cię powieszono! A co z tobą będzie mnie? Zostajesz sama. Nie. Zostaną mi wspomnienia. Widzisz? Teraz mi się twoja chwila przyda. Pani Izala i Pani. Więc proszę również.